Start kolejnej wycieczki. Gdzie, Gasiu? W pizdu. A jak już dojdziemy na wpizdu, będziemy zjeżdżać kolejką. Tak? Dobra. Powiedziemy to tutaj. Jak jaśnie państwu. Co? Jak jaśnie państwu. Jak cholera. Dobra. Tu będziemy kończyć. Bo te wejścia mają na szlak debilne po prostu. Zero oznaki, dziesiąty raz. Zmienię pamięć. Ale na dole zero znaczeń, zero klucz, to tu chodzi. Nie widać, jak zjeżdża. Nieruszalne. Czyli tak, my lecimy. O, tu już jestem. Jesteśmy. Czy w prawo lecimy, tak? Tą wersją duszą. Prawo? To. Moim zdaniem w lewo. Tu. A potem tu idziemy. I potem tu. I tu już jaśnie państwu. Zjadą w dół. No, chcieliśmy iść tym drugim niebieskim, nie? Którym? Moim zdaniem tym na lewo. No, szybszym. Też mi się to wydaje. To on tutaj odchodzi przy tym. Czy za trochę dalej będzie? Bo kurwa, tu jest takie oznaczenie. Wpizdanie w oko. Czy to tylko wyjazd na posesję? Tak. Tylko wyjazd na posesję. Tu się za to żółty zaczyna. Klasztor Albertynów. Idziemy. Dobra. Tutaj rozdzielanie szlaku niebieskiego. My lecimy tą krótszą wersją.
Nawet na Giewont byśmy doszli. W 3 godziny. Ale nie byłem, nie będzie jaśnie państwa wtedy, tylko ała jak mnie boli, nie? Co to, dzwonki owiec? Co? Dzwonki owiec? Krów? Ale na tych kolaczach tam jest wypas. Aha. O tym, że jakby w tej burdelowni, o, tam idzie szlak. Ten drugi. Aha. I to jest ten hotel. No, to się zaraz włączymy. Tak. Wiesz co? Ładna rasa jest. Chciałam, żeby udało się nam taki mniejszy dzwonek kupić. Pamiętasz, możemy, mamy jakieś dzwonki, nie? To możemy krowy udawać? Owce? Tak, taki fetysz, wiesz? A, rozumiem. Ty będziesz robiła za krowę, ja za barana. Czy jak? Ja w moim odczuciu taka jałóweczka jestem. Aha, ale baran zostaje. Nie, krzyż. Nie, słuchaj, że ten, jakbyśmy ten dzwonek kupili, to moglibyśmy jeden przyczepić go do naszej tej, do naszej skrzyneczki na klucze od dołu. A? Rozumiesz? A, dobra. Rozumiem. Ty, ale a ten chat miał być jakoś w połowie drogi, czy tu się zaraz połączymy? No, chyba. Nie wiem, czy tam, kurczę, nie byłoby ładniej. Daj spokój z tymi kamieniami, ale... Wiem, no, niewygodni. Tylko tam... Tak, kolejny raz... O, o, o! I tam się wybieramy właśnie, tam o. Ale przez tą kopę. Tak. Ja mówię, że tam widać już chyba stację, albo górną, albo pośrednią. Ale chyba nie, górną. Górna. Dobra. Czy nie tak daleko? 5 godzin i będziemy. Dobra. Powietrze cię tak chłyje, co? Zimna? Nie wiem z czego. Nie chyba. To jest bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy to chodzi o wysokość, czy... O, to jest aha, połączenie szlaku. I znów jest tylko jeden niebieski.
Kupiłem ci profesjonalny rejestrator, Kasia. Tak, jeszcze kolejne urządzenie. No to już dla ciebie. Pewnie tak.
Słońce się skończyło. Mgły się zaczęły. Trzeba będzie granią iść sporo, nie? Tam idziemy. I już mgła elegancko znika. A my gdzie? Gdzieś w tamtą stronę, tak? Nie uciekaj, przyjacielu. I uciekł. Widziałam drogę. Wyleciał. Wyleciał z powrotem. Też mi się spodobało filmowanie. Widzisz? Może się bokiem nie chcę ustawić, żeby zobaczyć więcej jego kolorów. Już go nie zobaczę. Dzisiaj jest na pewno ciepły. Ja nie tutaj nie wiem. Thank you.
to? Krzyż. Tak blisko Giewontu jeszcze nie byliśmy. No, źle sobie założyłam. No, tam idziemy. Na ten krzyż. Tak wysoko jak dzisiaj będziemy, to chyba jeszcze nie byliśmy. Nie będziemy. Tak? Uważać na te. No, nie tak też na serwę. Aha. No tak, może jest troszkę. Thank you.
Już niedaleczko. To jest mały łącznik chyba, nie? Krzyż. Godzina by była, nie? 30 minut napisane. Ale zobacz, tu widać nasz ślad wielki. Widzisz? Ale ładnie. Nie będziemy chodzić. Gdzie? A, tam. Tak. Tak, tak. Doszli nas przy schronisku. Nie, tylko ja już. Teraz żółtym szlakiem. Tam jest czerwony chyba. Tak. A tu żółty. Dokładnie. Oboma. Krzyż.
normalnie spacerujemy w chmurach. Tam doliną prowadzi. Aha. Żebyś się cofnąć. Widzę. No.
zjedziemy rzutę. No, na pewno jakoś się uda. No, bo tego nie robiliśmy, żółtego w dół nie będziemy, bo przecież poszło. Tysiące 5 metrów, tak? Mhm. Nasz osobisty rekord. Na pewno mój w sensie. No, ja wolno na Kozie i Przełęczy. Czyli? Nie wiem. Aha. Trzeba sprawdzić. No i tam też na tych Koziewiach. Widok znikł. Ciekawe. Jak twierdzisz? Teraz już zrobić, nie ma wyjścia już. Thank you.
i giniemy we mgle. Idzie złe. Tak, a tu tak. A jeszcze z tyłu. Tak. Tylko czy ta małpa uchwyci? Widzisz tutaj? Jeszcze tutaj jest dobrze. Daleko w dół. Co? Poczekam aż przejdą, nie? Znaczy, że dobrze ubrani, czy... Maciuchy, tak? Kurasz. Przygotowani znaczy się. Przygotowani znaczy się byli. Tyle kilometrów przejechali, nie żeby przyjechać do takiego odległego kraju. Góry to chyba musieli lubić, co? Bo to wszystko starsi ludzie generalnie. Aha.
kolejka. Tak? Widzisz, bierzesz sobie takiego kolesia? Zarię? I ci pomaga, nie? Mówi co jak. Złapał słowacką sieć pewnie i ten. Aha, SMS-y przychodzą. Macie szczęście. Żadne inne góry nie będą ci się tak podobały, tak? Niewykluczone. Które roślinki? To takie, nie widziałam jeszcze mówić.
Te coś? No. Też nie widziałem. O, o. No. Robiłoby wrażenie, gdyby nie tam była. Uh-huh. A tak nie widać. Dasz mi rękę? Tak, oczywiście. Tym razem nie chcę, żebym mogła Ciebie zabrać. Aha. A. Podobało się? No. Tak? Czujesz w tym? Co? Czujesz się w tym? Jest okej. Nie wiem. Czy to ważne? Nie, ciekawa jest. No, tylko że w telefonie to pikselek jest. Tam następny. Teraz sobie nie wierzę, no, no, no. Było takie... Ładnie.
A te spodnie to masz tak chude tyłek otwarte, że one tak ci wiszą jak ja. Tam coś. Ta? Wiesz, no. Tam jest miejsce na tyłek męski. Tam są dopiero jeszcze o wasące. Co ty robisz? Ale nie było innego wyjścia. Muszę jakieś dawać hasło, że się zatrzymuje. Bo ja bym cię pchnęła i mogliśmy polecieć. No właśnie, już mnie pchnęłaś. Czuję tam cały czas. No to już jest podrażnione. No i co będzie za zakrętem? Jak wchodzę na takie coś, żaden sukces. Kolanka szwankuje. Czyli zaczynają cię po prostu boleć już. Nie no, dwa dni temu nadwyrężyłem tamto i tak czuję.
Jak cię ta łapa nie boli od tego niesienia, to nie wiem. No nie boli, no już. Że jest stąd? No, podobnie będzie stąd Uwaga. Powiedziałem, czekaj. To takie skały muszą być z tamtej strony. Turnie. Tak? Nie wiem, tak wolno. A tam śnieg. No, a nie jest tutaj tak strasznie wysoko, nie? Taki ostry ten śnieg tam. Poszło. Tam też lekko śnieżone. To jest lamówka i zjazd. Też lekko śnieżone. To specjalne życzenie Katarzyny. Tak. Fragment z Zobęgła. Mgła. Uwaga! Duży wiatr. Duży wiatr. Chyba tak. No bo co innego?
placówkę czy coś, to skorzystam się na piwo. Coś śmieszne, ptaszek gdzieś. A tu trzy takie lecą. To się wydaje, że tak niewiele przeszliśmy w tej perspektywie. Odwróć. Od słońca? No. No, bo to ci co kolejką wysiedli, to sobie poszli tam, pójdą z powrotem i już z powrotem na kolejkę, nie? No, pewnie tak.
Rozumiem. Jeszcze dajemy kawałek. Ostatnie podręki. Zadzwonimy mu. My na kierunku. Nie, no tam do góry. Fajna, młoda. Cie. A, sosyjka na tym. Ciekawe, czy nie ci sami. Co? I wszystko. Co tak? Gdzie się ustawia ta moja podana? Pickie turnie. No bo nic nie było, jak wróciłem i on się wyciągnął, ale ja nie widziałem przez te oczy, nie mogę patrzeć. Nic nie było widać. Na kieszeni mieszka. Gdzie? Dobra. Panie Galiko?
trzymać go. No zjedz sobie. Już dawno. Zamykało ci. Kiciek? Z górki na Ostatnio zatkało tak, że... Nie, nie.
tydzień. Ja potem włączyłem i zaczął wchodzić do lądowania. Przestańcie na tyle, to mam przyjść do lądowania, bo stawię się do lądowania. Ale tu się zamknęło. Bateria się wyładowała nieźle. O, zobacz. Tam jak my startowaliśmy, to ludzie wracają. I koniec wycieczki z przejażdżką. Rewelka to nie była jakaś straszna. Przejażdżka? Bo no. Wycieczka była pierwszorzędna. O, sójka przyleciała na to, żeby usiadło. Gdzie? Sójka. O, na tego badyla takiego, co tu rośnie. A. Nie no, wycieczka bardzo fajna. Jestem już totalnie zmęczona, czuję. Po tej kolejce tak mnie udędała. Chuje nas rżnęły na 10 zł, ale chuje w dupę. Będziesz musiał dużo wycinać. Nie, o złodziejach to oszukują nigdy. Nie, bo potem jakieś
headhunter mnie znajdzie przez kogoś. Usłyszę, jak mówię, chuj, mówię do twojej budyni. Zobacz, jak to ten drży. Też pada? Nie. No dobra, lecimy do domu, nie? Ładny ogólny widok na parking busów. Bardziej tradycyjnych i bardziej współczesnych. I tyle. Okay.